Witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Rock, a to jest New News. Tytuł Torchlight powinien wzbudzać w was ciepłe wrażenia, ponieważ jest to gra, która w 2009 roku została świetnie przyjęta zarówno przez graczy, jak i przez recenzentów. Był to slasher, oczywiście zbudowany na bazie tego, co mieliśmy okazję zobaczyć w Diablo, świetnie przyjęty i wypełniający pewną niszę, bo brakowało już takiej gry. Niewątpliwie zaciekawi was również informacja, że Torchlight 2 trafi do sklepów jeszcze w tym roku i jest to świeża informacja. Co będziemy tam mogli robić? Oczywiście wykonamy kampanię dla pojedynczego gracza przy użyciu jednej z czterech postaci. Tym razem do wyboru jest Berserker, Outlander, który chyba przypomina Dłotra, Mag oraz Inżynier. Nie jestem do końca pewny, jak te klasy się tam nazywają. To nie jest zresztą w tej chwili istotne. Na informacje dokładne na temat rozgrywki przyjdzie jeszcze czas. Ale co może was zainteresować? Oczywiście premiera w tym roku, zatem osoby czekające na Diablo 3 będą miały się czym zająć. Po drugie, cena gry, która ma być niewielka, ma być taka sama jak w przypadku pierwowzoru. To było chyba w okolicach 50 zł w momencie premiery, a potem były te ceny jeszcze niższe. Także gra powinna być dostępna praktycznie dla każdego. Po trzecie, zbudowana jest na tym samym silniku co Torchlight 1, ulepszonym, poprawionym, a to oznacza, że właściciele nawet słabszego sprzętu powinni się bardzo dobrze bawić. I jeszcze jedna informacja, być może najbardziej interesująca. Oczywiście kampanię otrzymamy taką jak w poprzedniej części gry, ale rozbudowaną. Tym razem nie będziemy zwiedzali tylko podziemi, ale także wyjrzymy na zewnątrz. Świat ma być dużo bardziej rozległy, ale najważniejsze jest to, że zostanie wprowadzona kampania wieloosobowa, co oczywiście mnie interesuje z wielu powodów. Wygląda na to, że w grze sieciowej będziemy mogli spędzić bardzo dużo czasu i bawić się jeszcze lepiej. Zostało tam w rozgrywce, przynajmniej to, co zostało zapowiedziane na targach Gamescom 2010, zostało wprowadzone dużo ciekawych rozwiązań, jeżeli chodzi o warstwę multiplayer. Przypuszczam, że będziemy się w to bawili dokładnie tak samo jak w Diablo 2. To znaczy, będzie rozgrywka, do której będą mogli dołączać inni gracze. Zaprojektowano mnóstwo mechanizmów ułatwiających współpracę. No cóż, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tytuł niewątpliwie zapowiada się interesująco i być może po raz kolejny uzupełni pewną niszę, bo jednak slasherów trochę na rynku brak, a to może być ciekawy przystanek przed Diablo 3. No nic, polecam zwracać uwagę na tą produkcję. Trzymajcie się, pozdrawiam was. Pa, pa!